Hej, dzień dobry, witajcie w nowym odcinku na moim kanale. Patrzcie, co mam przed sobą. Wyścig ze sterowcem. Ja nie wiem, co tu się w ogóle w tej grze dzieje. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni z takich eventów, że jeszcze coś będzie. Że jeszcze będą jakieś ciekawe rzeczy. Nie wiem, wyścig z łodzią podwodną. Na przykład. Dlaczego on co? Na wstecznym wbił. Okej. Okay. Naprawdę ty mam jechać? A tu ja jestem. Okej. Okay. Wow. Jaki finał? To nie jest finał! Ja chcę jeszcze więcej! Poziom trudności, może być! Rozpocznij zawody, ale jestem nakręcony. Wow! Dobra, jedziemy. Ja wam przepraszam za moje zachowanie, ale tak musi być. Have fun, tak pewnie, sterowiec. Jak ja uwielbiam tą grę, nie no, to jest niepojęte. Wypas, jaki sztos, po prostu co to jest? Cztery silniki, kto będzie pierwszy? Ja pierdziu. Jeszcze oczywiście musieli dać podkład odpowiedni. Taki, żeby mi prawa autorskie wysuło. Czy jest okej? Okay. Nie no, ale naprawdę. Zakręt w prawo, Mati, skup się, bo to też trzeba... Ale ten samochód jest czuły, porównując to do poprzedniej... Do Lambo, którym jeździłem, to ten tutaj na zakrętach mega się mnie słucha. Pokazujcie mi więcej tego sterowca. Ja chcę go widzieć częściej. Nie no, wypas. Czy to organizacyjnie jest... Wow! Czekajcie, z sterowcem... Nie przypominam sobie, że zdalnie sterowanego sterowca miał w łapkach, bo ja miałem dużo rzeczy zdalnie sterowanych latających w łapkach, począwszy od wszelakich samolotów, wszelakich typów, latających skrzydeł, helikopterów, dronów, wszystko co, ale sterowcem chyba jeszcze jako tako nie leciałem. Naprawdę. Najciekawszą rzeczą, jaką leciałem, to była łódź. Naprawdę. Jest łódź taka, można zrobić, to jest strudur, taka pianka, z której się składa, można samoloty, różne rzeczy. Ale była łódkę, zrobiliśmy. I ta łódka na takim serwie się składała taką inną pozycję i ona dawała radę lecieć. Co prawda leciało to okropnie, bo leciało to mega z dupy, tak krzywo, jakoś bujało tym. Ale oczywiście, jeśli się na przykład tym wywracaliśmy, czy nie wiem, był jakiś fail, że nie opanowałem tego, bo faktycznie to latało, Boże kochany, masakrycznie. Ale uwaga, będzie pokazówka. Właśnie na to czekałem. That's awesome! Skręcaj w prawo. Mimo tego, że nam to jakoś tam wywracało, czy jakoś, bo to wiecie, to tak leciało, że to tak jak kartka papieru. Tak leciało i tak gibało bardzo. I nawet jakby zrobiliśmy fikołka czy coś, to z tym się nic nie stało, bo tam elektronika była dosyć zabudowana i nie było problemu. To też było w czasie, jak była taka powódź mega i tu na takiej dolince stała woda po prostu i można było się bawić. No to co, rzeczywiście wzięliśmy piany, tam trochę starej elektroniki takiej, co by nam nie było i jako tako szkoda, gdybyśmy ją jednak utopili, mimo tego, że była dosyć porządnie zafoliowana. No i śmigiełko, stary silniczek i słuchajcie, do nieba. Takie rzeczy to się... 5 godzin składało. Naprawdę świetna zabawa, bo jak był jakiś porządny samolot do zrobienia, taki wiecie, z balsy jednak do obklejenia, to czasem zajmowało 2 miesiące, żeby taki samolot złożyć ze zestawu jeszcze w dodatku. Bo jak nie ze zestawu, to pół roku czasem naprawdę się składało w wolnym czasie samoloty. Ja tego na strychu mam od... Na strychu, to nie jest strych, to jest moja modelarnia w tym momencie. Tego tam mam od zasrania modeli wszelakiego typu. Nigdy wam tego jako tako nie pokazywałem, a mógłbym to zrobić. Ale to może kiedyś. Moja Forza. Ja to mam zamiar wygrać, więc wolniej, leć wolniej. Welcome to Horizon, no, bardzo późno. Cicho, bo tu mnie zmyli, a ja muszę... Muszę jakby to się dokulać. Uwaga, wiecie ile mi widzów stuknie? Tyle nie macie pojęcia. Siema! I'm the best! Pierwsze miejsce, dziękuję! Wow! Sterowiec, kuźwa. Boom! Taki jestem dobry. Dobra, z odrzutowcem był ciut lepszy, ale tutaj ładnie odstawili. Kurde. Ojej, dobra, pomiń. Ze sterowcem, dobra, ile dostanę publiki? Powinienem dostać wystarczająco, żeby rozbudować jednak festiwal. To tak tu działa.
Błagam! Wskocz! 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 Dlaczego? Ej, nie chcę odbierać, dajcie mi jeszcze raz to wylosować. Czas cofnąć. Nie no, jak ja bym był kurczę szczęśliwy. Premia do kredytów jeszcze dodatkowo. Takiego Forda GT. Ja. No kurde, no nie udało się. Ale stuknął mi kolejny festiwal, sztos. 14300 mówicie, no ładny fame. Ja pierdziu, dlaczego ten Ford nie siadł? Ja. Pewnie go można kupić gdzieś, tak? Na pewno ludzie... Wtedy to i tak wyjdzie. Dziękuję! Bawimy się dalej, jest jeszcze online, pełno innych rzeczy, słuchajcie, tu jest do roboty. Buf! Ukończyłem finał. Dobra, wait a second, tutaj, o, piąty level, kurde, to mam stuknięty już, tu na którym mam, na trzecim, moglibyśmy jako tako wrócić do miasta, bo dawno w mieście się nie bawiliśmy. A dlaczego mogę wyznaczyć trasę, jak ja bym chciał przenieść się tam szybką podróżą, ej, dajcie mi, o, dziękuję, i są tu przy okazji samochody nieodkryte, może byśmy to zrobili tutaj, dajcie szybką podróż, bo to jest o tyle fajne, że teraz mogę wszędzie podróżować szybką podróżą, więc bardzo, bardzo spoko. Tylko nie wiem, że Lamborghini, szukanie zapomnianego wozu, to jest dobry pomysł. Jeszcze w dodatku, słuchajcie, jest jakaś pogoda dziwna, że wygląda to tak troszeczkę z dupy, ale to nic. Ale to nic, mam zamiar go znaleźć. Oczywiście te coraz większe są te obszary, słuchajcie. Cicho, jest garaż, powiedzcie, że to tutaj. A jestem dobry. To się nazywa intuicja. Skręć w lewo, Mateusz, podpowiada intuicja. Skręć w lewo, i no to skręciłem. Jestem tutaj, gdzie jestem. Cóż to jest? To jest jakiś Bentley. Co? Boom! To mi się z Wielką Brytanią kojarzy. Właśnie, bo tu jest flaga. Zauważyliście, że wszystkie te zapomniane garaże w środku są takie same? Czy też podobne? Jest odnawiany. Warren zadzwoni. Ej, Warren to jest ten, wiem, ze spadkobierców. Dobra, swoją drogą, jak jestem już tutaj, to mógłbym... Nie, tu... Dobra, już nacisnąłem tak. Brawo, Mateusz. Brawo, brawo za ogarnięcie. Okej, okay, rzuciło mnie gdzieś na drogę. Spoko, stary, wiesz, tylko że jest kwestia tego typu, gdzie szukać kolejnego, bo on może tutaj być w tym lesie. Ale to tak aż bardzo by mnie wyruchało? Może tutaj w tym lesie? Warto by było to jakoś sprawdzić, jakoś się dostać, tylko że wiecie co? Coś mi to troszkę śmierdzi, że jednak nie. Że jednak nie tutaj, tylko byśmy musieli jakoś tu zjechać, ale nie wiadomo gdzie tego szukać. Może tu w tej przełęczy jakoś, bo tu z tej drogi, spójrzcie, z tej drogi jako tako nie ma zjazdu. Trzeba by było oszukać przeznaczenie i tam wskoczyć. I na pewno to przebadać. Czekajcie, wezmę Exa. Można by było to zrobić, tylko pytanie, jak tam wjechać? Wiecie co, coś mi śmierdzi, że jednak tego tam nie ma. Że jednak oni by tego w tym lesie nie stuknęli. Bo po co, tak? Czy to jakiś przejazd? Nie ma, to jest po prostu barierka wrypana i koniec. Można by było tutaj, o właśnie, z tej drogi. Czy co zrobimy tak, że ja zbadam tutaj, to... A nie, tu też jest zabarykadowane. Kurczę, jest w ogóle jakby teren taki niedostępny. Zrobili, w który nie można wjechać. Trochę to takie smutne, że to tak jest. Ale patrzcie, naprawdę to tak jest zrobione. I mi się wydaje, że jednak to będzie gdzieś tu. A patrzcie, i tu. A tu nie mogę się przenieść, nie? No! To jakimiś polami może bym dojechał. Tu i tutaj, i tu zjechać. To nie jest głupie. Dobra, zrobimy szybką podróż. Tam. Ej, ale jaja, ciekawe jak się dostać. Mega trudno. A i gdzie? I teraz w lewo w pole. Dobrze jadę? Tak. I mniej więcej jakoś tak się postarać. Ciekawe co to za zapomniany wóz tutaj jest. Bo w rzekę nie mogę tu... O, patrzcie, 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 patrzcie. Zrobimy to w ten sposób, bo coś mam takie jakieś przeczucie, że to jednak jest tutaj od tej strony, bo tu jest więcej miejsca. A festiwal zaraz pojedziemy rozbudować.
Zarazinko. No i gdzieś tutaj tego muszę szukać. No mam nadzieję, że to jest tutaj. Trudne miejsce. Ciekawe, czy by tu wybudowali naprawdę jakąś szopę starą? Dajcie spokój. Ale to jest całkiem prawdopodobne. Jakbym stawiał szopę z zapomnianym wozem, to właśnie gdzieś tutaj. Żeby gracze też się nie usrali z długości poszukiwań. Muszę być pewny. Jej, mam cię! Mówiłem? Miałem rację, jak najbardziej. Okej. Wow me. Boom! Dune buggy, cool. This is a Myers Max. I always wanted one of these when I was a kid. Actually, I wanted a Lamborghini Countach, but I figured I couldn't take it on the beach. To jest takie coś, co było w San Andreas, takie buggy. To mi przypomniało, znaczy nie wiem, czy to jest to, ale mega podobne. Dobra, będzie to odnawiał, a my śmigamy. Wiecie bardzo dobrze, gdzie śmigamy. Właśnie, tutaj. A może zrobimy przy okazji speeda. 314 z palcem w dupie, tylko tu zrobimy sobie rozpęd. Szybka podróż. Wiecie, ile już hajsu wydałem na te szybkie podróże? Trzeba było poza odcinkiem troszeczkę porobić i poszukać tych znaków szybkich podróży. Wow! Ej, nie no, 314 to ja tu nie zrobię. Przynajmniej na pewno nie w tym wozie. Przecież to jest niewykonalne. Czekajcie, a może to nie jest to? Nie, ile tam było trzeba zrobić? Czekajcie. Jeszcze 1 kilometr! No chyba kpicie, no to przecież, że wrócę i to spróbuję zrobić. Pokażcie mi, jaki jest ogólny wynik tego czegoś, co tu wymagacie ode mnie. Pokaż. 241, z palcem w 4 literach. Pytanie, czy to tej strony chyba też działa. Tak. No, mówiłem? Pytanie, gdzie jestem teraz? Wróć. Super, dziękuję, 21 tysięcy. Słuchaj, pozwól mi wyjść teraz do menu, chłopie. Bo ja tu jadę do tego miasteczka bardzo, bardzo długo. Nie, okej. Tutaj, 314. Nawracamy. 314 tym Lambo. No jeśli w nic nie wjadę, w żadnego typa, który mi zajedzie drogi, to jest do zrobienia. Mam kilometr, żeby się rozpędzić. Że ja już to prawie mam. Uwaga, uwaga, uwaga. Pilnujemy tylko, żeby w nikogo nie wjechać. I 314 z palcem w... BUM! 403, dajcie więcej! Mieu! Okej. Rozbudujmy. Aha, i czekaj, jak to rozbudujemy, to dostaniemy jakiś wóz. W sensie będzie można kupić. Po tańszej cenie. I to by było fajnie zrobić. Tanie, ile tam mam hajsu, bo ja miałem zbierać na jakieś Ferrari, które mi do online'u jest potrzebne. Moglibyśmy teraz to kupić. Honda S200 na A-klasę, trzeba to zrobić. Do online'u. Zrobimy ją teraz. Kontynuuj. BOOM! Co to są za wozy? O co tu chodzi? To jest klasa S2. A? Jaguar F-Type Project 7. Chyba weźmiemy Jaguara, bo jest najdroższy i najwięcej jest... Nie no, i poza tym mi się podoba. Co to jest RWD? Ten też jest spoko, ale jest na S2. Ultima GTR. A Ultimę kupi się kiedyś przy okazji. Weźmy tego Jaguara już. Niech jest. Będzie kolejny w mojej stajni. Nie wiem, czy czasem podobnego nie mam. Mam podobnego, ale... Weźmy tu jakieś malowanko. Ten jest fajny. Bo to takie zielone. Tu zostajemy. Mi się podoba. Wiecie co? Zajmijmy się teraz tą Hondą S2000. Wybierz. Tak, 171 bierzcie z mojego konta. Nie ma problemu. Honda. Jaki tam jest czas? No, jeszcze mamy chwilę w tym odcinku, więc bardzo fajnie. Zrobimy to. No, spoko Jaguar. Wyglądasz fenomenalnie. Co nie znaczy, że cię będę w tym momencie ulepszał, bo ja jadę po tych graczach z internetu,
kto ma fajny wóz, to właśnie takie robię. Salon, dajcie salon, pokaż wszystko. Honda i R Alfa AMC GH Holden Honda, ok. S2009 to chyba jest ta Honda. Nie ma innej S2000. O, tu już jest Jaguar. Tych Hond to tu za dużo nie macie. To jest ta Honda. On ją zrobił pod A-klasę. Dobra, daj i zobaczymy. Tu mam napisane, ona sobie wtedy ładnie radziła tam, ten typek jeździł nią naprawdę fenomenalnie. I wiem, że nie miał na pewno spoilera. Ale to nic, weźmy tylko jakieś malowanie najpierw. Wow! Ej, ta też jest ładna, taka niebieska, będzie się wyróżniać. Czerwona, żółta, przepraszam. Żółta też taki zadziorny bryczek. Weźmy ją, weźmy. I... A może ją przemaluję potem, ale to potem. Z 25 tylko tysięcy i ona w A-klasie robi taki Saigon. Sakra. Niesamowite. Lancerka GSR 99 też kupimy pod to. Fajna. Nie powiem. Jest całkiem spoko. Ładnie wygląda. Dobra. Teraz jakieś fajne ulepszenie. Gotowe. No gotowe, bo co innego. Warsztat. Pokaż. Ulepszenia, gotowce, wczytaj. Ciekawe, czy go udostępnię, to swoje. I pod A-klasę czegoś szukamy, spoko. S1 A-klasa. Tu mam 473. Tu też mam A-klasę. Zobaczymy, czy to faktycznie jest to. Na pewno spoiler z niej wywarł. Ciekawe, czy on miał na AWD to auto. Możliwe. Na pewno na A, ale czy AWD, kurczę, czy on miał napęd na 4, no tego nie wiem, tak? Ale ja bardziej lubię, to się fajniej prowadzi, to się mnie bardziej słucha. Czekajcie, weźmy teraz jeszcze w czytaj ulepszenia, jak już mam to swoje. Zobaczmy, czy A mnie tutaj któryś pobije. To nie mnie nie pobija, to też mnie APO nie pobija. Tutaj A też, prowadzenie tylko jakby ciut lepsze, ale to nic. A, tu też nie. Nie ma lepszego A, jeśli chodzi o prędkość. O prędkość jest, ale nie o przyspieszenie. O mi o przyspieszenie też chodzi. To jest to samo, co ja mam. S2A. Nie, ja mam najlepsze z A, które było takie jako dostępne tutaj dla ludzi. Weźmy sobie nim, przejedźmy. A, tego jest za dużo, chłopie. Spokój. Okej. Wow, coś się dzieje. Pozbierało mnie. Dobra, weź, nie chcę nigdzie jechać, chcę po prostu, co mam zrobić? Oznacz mi jakąś trasę, nieważne. No załóżmy, że tak. Musimy ją spróbować na online kiedyś. Musimy ją spróbować. Zrobimy jeszcze jedno autko, wiecie? Zrobimy... O ile kosztuje to... Wow, stop. Wejdź. Ile kosztuje to Ferrari 365 GTB4 pod C? Zobaczymy. Czekajcie, wiecie? Chcę zobaczyć, bo nie wiem, czy mam dość hajsu, bo ono troszeczkę kosztowało. A jak nie, to zrobimy pod B Lancerka MR06. A obecny? Nie. Czekajcie, Ferrari. Ferrari, proszę bardzo. Ferrari, które 365 GTB. Ej, no ale bez jaj, Ferrari. Jak to jest posortowane? To jest jakoś... A to nie moje samochody, ja chcę... Kurde, Boziu Mateusz. Przepraszam, bo to nie w moje samochody miałem wejść, tylko w warsztat. Schrzaniłem w tym momencie. Jeszcze raz, powtórka. Salon, pokaż wszystko właśnie tutaj.
Bo tam było coś tego mało. Ferrari 3,6. Proszę bardzo. Ile ono kosztowało? 3,60 Enzo. 3,65 GTB 4. Aha, pamiętam, 400 patoli. Dobra, czyli dużo. To wiecie, czego szukamy? Lancer MR06. A czekajcie, Lancer to jest Mitsubishi, czyli jeszcze dalej. A Mitsubishi. Lancer MR06. That's it? To jest Evolution, czekajcie, taki. Aha. Ale to wait a second. To jest ten, ale z 2.6. Lancer Evolution, to nieważne, ale to jest on. I on go pod B-klasę miał tak zrobione, że ugrywał nim. Ja go przecież mam już w garażu. Ja go kupiłem, także dobra. To tylko to Ferrari mi zostało. Jeszcze Lancer GSR. Już jesteśmy przy Lancerkach. GSR z którego roku? Wait a second, z 99, czyli ten. Też go mam w garażu. Super. Tylko go trzeba zrobić pod A-klasę. Wejść w niego. Fajnie, to nie muszę płacić hajsu. Trzeba zrobić go pod A-klasę i zobaczymy, czy ta Mazda, czy ten Lancer. No Jezu, malowania to ci jakoś tu nie odstawili porządnego, wiesz? Ale z takiej może najprędzej. Popularność, biały Lancer, no. Wow, to jest Lancer z Colina McRae. Wiecie co, weźmy tego białego pod A-klasę coś fajnego. Bo oni tym ugrywali, dobra, dwa samochody zrobiłem pod A-klasę w tym odcinku, ale to nic. Trzeba nazbierać 600 tysięcy, ja może poza odcinkami nazbieram, żeby to Ferrari kupić w następnym materiale. Ale to się zobaczy. Wiem, że teraz koniec odcinka już jest taki bardziej w garażu, no ale jak chcecie, to już nie musicie w sumie tego oglądać. Ja sobie tutaj te wozy jednak zrobię. To jest ostatni i po tym kończę odcinek. Ale pod A-klasę. Pokażcie mi. Też najlepiej, żeby to było full opcja. W sensie nie full opcja, w sensie takim, że... wstawienia karoserii, nie wczytaj. W sensie takim, że na OWD. Pod A-klasę. Macie? Spoko. I tu jest takie coś. To chyba będzie jedno z lepszych. 484. Pokaż, to nie. Ale odciążony był, nie? 484, tu waży porządnie, prędkość mu spadła nawet. Pod A-klasę tutaj najwięcej tego zrobili. Weźcie, wiecie co? Weźmy to i zobaczymy, pobierz, zainstaluj. I później sobie porównamy do innych, wydaje mi się, że to jest najlepsze. Wyjadę nim na parkiet, znaczy na drogę. Ile tu? 76. No trochę tych pieniędzy jednak wydam. Oddala mnie to od zakupu mojego Ferrari fantastycznego za 600 patoli. A mogłem go wylosować w którymś losowaniu i nie pykło, pamiętam. Nie pykło. Pokaż, wczytaj ulepszenia. Jest któryś lepsze? Nie. A klasa to jest dokładnie to, co mam. Tutaj A. Nie. Tutaj jakieś A będzie. Ach. Chodzi o przyspieszenie, wie lepsze. Prędkość już jest S1. Dobra, czyli jako tako chyba mam jedno z najfajniejszych ulepszeń w tym autku. No i pytanie, czy... Chyba wiecie co? Chyba to jedzie lepiej niż ta Mazda. Tak mi się wydaje, bo jak on jako tako na klasę A daje radę w tym momencie. Jedzie ten Lancer. Według mnie całkiem spoko. No, spójrzcie. Dobra, to nic. W tym materiale to tyle. Trzymajcie się gorąco. Mam nadzieję, że się podobało. W opisie macie inne serie na moim kanale. I zasubskrybujcie albo stwórzcie sobie konto na YouTubach, jeśli nie macie. I to tyle. Trzymajcie się. Cześć.